Jak ty się poczułaś, kiedy zaproponował ci, żebyś zaśpiewała premierowo z nim ten nowy singiel tutaj na scenie dzisiaj? Ja naprawdę po prostu to jest zaszczyt, bo ja mega lubię tę piosenkę. Jak ja usłyszałam pierwszy raz, to mówię, jest szaleństwo. I to, że on chciał ze mną zaśpiewać, to ja bardzo, bardzo mi miło, naprawdę. Marta, a powiedz, bo te nowe osoby, które, nowe, debiutanci, którzy wchodzą do tego show biznesu, no są często narażeni na taką lawinę krytyki. Czy jesteś gotowa na ten hejt? No, ja wiem, że nie jest łatwo, no bo to jest rynek, biznes muzyczny, tak? Ale no, zawsze będzie ktoś, komu się podoba, ktoś, komu się nie podoba. No i jakby jestem bardzo otwarta na konstruktywną krytykę. Ale zawsze, jak jest chociaż jedna osoba, której się podoba, to co robisz, to warto to robić, więc będę się starać, żeby takich osób było więcej. A czy będziesz się starać, żeby nie być wrzuconym do worka zwycięzców, którym widzowie zaufali, a którzy tego nie wykorzystali, o których cicho? Zrobię wszystko, co w mojej mocy, naprawdę. Bardzo mi zależy na tym, żeby ten materiał jak najszybciej się ukazał, no bo to jest moje największe marzenie tak naprawdę. I no, zrobię wszystko, nie?